No i właśnie tutaj jeszcze warto dodać, że przy wszystkich tych środkach warto jest stosować adiuwanty, które utrzymują na powierzchni liścia ten środek, przez co skuteczność działania tych środków jest dużo większa, tak? Jest to już potwierdzone badaniami, że tak naprawdę to daje nam dużo, dużo większe korzyści, jeżeli dołożymy sobie do tego zabiegu jakiś adiuwant, który utrzyma na powierzchni liścia. To panowie, to tak naprawdę mamy omówione wiele spraw, a teraz pytanie jest takie. Jest zima, za chwilę wchodzimy w sezon wiosenny i ten przędziorek i roztocz, jeżeli sobie zostały na tych liściach, to może jakieś takie ogólne zalecenia dla tych, którzy mają już plantację. Co zrobić, jak się przed tym problemem uchronić, kiedy zacząć tą lustrację teraz, co byście mogli powiedzieć od siebie, jak ułożyć ten program ochrony przed roztoczem i przędziorkiem. Wiosna za pasem, to jest dobry moment na powiedzenie, jak poradzić sobie z problemem. Michał, może znowu pierwszy. Mówisz, że wiosna, ja bym chciał powiedzieć, że niedawno była jesień. I trzeba sobie jeszcze troszeczkę przypomnieć o tym, co się działo na plantacji i jak te rośliny wyglądały przed zimą, no bo jest styczeń, a tak naprawdę temperatury plusowe były niemalże do świąt Bożego Narodzenia. I w mniejszym czy większym stopniu gdzieś te przędziorki czy roztocze się rozwijały. Nadal, mimo tego, że... Powoli, ale na pewno ich temperatury nie dobiły i zdarzały się miejsca, że gdzieś tam te pojedyncze osobniki można było znaleźć. A na pewno, jeżeli było ich dużo w sezonie, dodatkowo jeszcze nie były usunięte, wywiezione liście z plantacji truskawek, tam, gdzie już one owocowały, no to znając potencjał, powinniśmy zastanowić się nad tym, co robić wiosną i zacząć już od samego początku, zanim jeszcze one się pojawią, pomyśleć o tym, że z racji gdzieś tam zmniejszającej się puli fungicydów będziemy stosowali produkty troszeczkę prostsze, typu miedź, typu siarka, która będzie leżała na liściach i te pierwsze formy rozwojowe, te zapłodnione samice, które będą wychodziły z miejsc zimowania, to już będzie to pierwszy stopień ich ograniczania, a dopiero później, jeżeli będziemy już mieli te świeże liście i troszeczkę temperatura skoczy, to wtedy wychodzimy na pole i zaczynamy szukać z lupą. Czyli to jest właśnie bardzo istotne, żebyśmy pamiętali o tym, że te roztocza nie pojawiają się znikąd, tylko zazwyczaj one sobie przez zimę tam siedzą i jak przychodzą odpowiednie warunki pogodowe, to one wtedy wychodzą i nie trzeba i nie można sobie pozwolić na to, żeby dopuścić, że cała ta plantacja już będzie zaatakowana, bo wtedy to już jest trochę, mamy ograniczone te możliwości, tak? Jacek, od siebie. No była mowa o jesieni. Tak, to jest bardzo istotne, bo często po zbiorach te rośliny truskawki troszeczkę są pozostawiane same sobie. Natomiast tu jest też istotne, zwłaszcza przy obecnych zmianach klimatycznych, podniesieniu się temperatur dobowych, że już jesienią te przędziorki zaczynają gdzieś tam się kolonizować i w tym momencie te zabiegi pozbiorcze z udziałem kanemite mogą być bardzo wskazane, a wręcz czasami konieczne. Jeżeli chodzi o wiosnę, to oczywiście to, co żeśmy sobie wcześniej powiedzieli, bardzo istotny jest monitoring wraz ze wzrostem temperatury. Musimy go skutecznie przeprowadzić, no i dobrać odpowiednią strategię ochrony tego przędziorka. Bo mówimy o uprawie truskawki w polu, natomiast i o początku sezonu, natomiast też warto pamiętać o uprawach tunelowych pod osłonami. Z tego, co ja zawsze zwracam uwagę, to przędziorek pojawia się tam, gdzie najczęściej tam, gdzie był w zeszłym roku. Tak? Przędziorek chmielowiec zimuje w glebie, w konstrukcji, więc warto zwrócić uwagę na te miejsca na początku sezonu. Może nie jesteśmy w stanie pamiętać, gdzie dokładnie występował w poprzednim sezonie, ale jeżeli były jakieś ogniska bardzo duże, z dużymi obszędami i nie udało się do końca zniszczyć tej populacji na koniec sezonu, to jesteśmy w 100% pewni, że właśnie tam pierwsze pojawy tych samic zimujących będą się pojawiać. Będzie się przędziorek namnażał. No i też warto pamiętać, że te zimujące samice, które są zapłodnione, one nie żerują i bardzo ciężko
pozbyć się tych pierwszych właśnie samic z plantacji, tak? One mają tą ciemną barwę i od razu składają jaja, tak? Praktycznie nie żerują na początku sezonu, od razu składają jaja i dopiero z tym pokoleniem, które się wykluwa z tych jaj, jesteśmy w stanie walczyć. Tutaj za pomocą właśnie preparatu Mite Mine czy Barrier jesteśmy w stanie już przygotowywać roślinę do tych pojawów. I co jeszcze chciałbym na koniec podkreślić, to też, co jest bardzo ważne, czyli nie dopuszczajmy do tworzenia obszędów przez przędziorki, ponieważ wtedy każdy zabieg jest bardzo trudny do skutecznego działania, ponieważ przędziorki bardzo dobrze sobie radzą pod tym obszędem. Przemieszczają się, żerują, a wszystkie zabiegi zatrzymują się, tak, na tej pajęczynie. I to wtedy ta skuteczność jest bardzo niska, więc lustracja, to co koledzy mówili na początku, to co naukowcy, jest bardzo ważna, bo im wcześniej jesteśmy w stanie zareagować, tym problem będzie mniejszy, a dopiero później w sezonie możemy oczekiwać pojawów z nalotów z okolicznych upraw, z okolicznych pól, tak? Więc natomiast wczesną wiosną, gdy temperatury rosną, spodziewajmy się tych przędziorków wychodzących z ziemi i z tymi młodymi osobnikami musimy walczyć. No tak, też pamiętać, że czasami tylko 2-3 słoneczne dni już wystarczą, tak. Już są gdzieś tam te pierwsze sygnały, ale to jest i tak, jeżeli mówimy o produktach takich uodparniających, to jest moment na rozpoczęcie, a jeżeli mówimy o typowej chemii, to na pewno nie jest to czas, żeby wchodzić z ochroną, no bo nie ma to najmniejszego sensu zabieg na pierwsze zimujące tamiki, tak, które wychodzą, a one będą wychodziły nam jeszcze przez 3 tygodnie, przez miesiąc, czy półtora, w zależności od temperatury, także klasyczna chemia, no to jest moment, kiedy już właśnie mamy rozwijającą się populację z tych pierwszych jaj. I to jest bardzo fajne podsumowanie, bo możemy w tej chwili już powiedzieć, że tak, po pierwsze walka z przędziorkiem to nie jest walka tylko w sezonie, ale również musimy pamiętać, że te jesienne zabiegi są bardzo ważne i ominięcie tych jesiennych zabiegów skutkuje tym, że później mamy większy problem na wiosnę i trudniejszy do zwalczenia. Druga sprawa jest taka, że możemy zapobiegać przede wszystkim właśnie stosując siarkę już na wczesną wiosną, tak, później możemy stosować zabiegi poprawiające odporność roślin, a kiedy już ten problem się pojawi i przyjdzie czas na tą chemię, to wtedy mamy szereg możliwości i to, co bardzo ważne, właśnie rotujmy te produkty ze sobą, tak żeby ta skuteczność była jak najlepsza. Wydaje mi się, że podsumowałam już wszystko, co koledzy powiedzieli podczas tego wykładu, chyba że chcecie panowie jeszcze coś dodać od siebie. Ja ze swojej strony chciałbym tylko podkreślić uniwersalność naszego produktu Mite Mine, ponieważ rozmawiamy dzisiaj o przędziorkach, o roztoczach, aczkolwiek w 2021 Mite Mine był także testowany pod względem wciórnastków i tutaj przy odpowiednim podejściu, mam na myśli wilgotność powietrza i temperatura, o której wcześniej wspominałem, jesteśmy w stanie też bardzo dobrze radzić sobie z występowaniem wciornastków właśnie też w uprawach truskawek czy malin, więc tutaj bym tak chciał zakończyć. Ktoś jeszcze chce dodać? Myślę, że to wszystko, żeśmy powiedzieli, te najważniejsze rzeczy. Jeszcze raz tylko podkreślę ten monitoring, no, obserwowanie też przebiegu pogody, zasiedlanie tych roślin i reagowanie w odpowiednim momencie, jeżeli chodzi o ochronę chemiczną. Michał? Ja bym coś jeszcze jednak dodał. No, z racji tego, że coraz więcej producentów wprowadza, no szczególnie w uprawach finalowych, pożyteczne roztocze. Tutaj, jeżeli chodzi o bifenazat z Sporomajtu, jest w pełni bezpieczny, jeżeli mówimy o faunę pożyteczną, na pewno jeżeli chodzi o owady zapylające, czy o pszczoły, czy o szmiele, ale mimo tego, że jest to akarycyd, nie zwalcza on roztoczy drapieżnych, roztoczy pożytecznych, nie zwalcza dobroczynka. Czyli może być też takim produktem ratującym w momencie, kiedy wprowadzane na plantację drapieżne roztocza nie zdążyły jeszcze się na tyle rozwinąć, by trzymać populację przędziorka w ryzach. Stosujemy zabieg czyszczący Floromite'em, czy to w czasie kwitnienia, czy po kwitnieniu, bo tutaj nie mamy problemów, możemy go stosować przez cały okres, bez obawy o podnormy pozostałości, bez obawy o bezpieczeństwo dla owadów.
i dalej możemy utrzymać się ochrony z użyciem biologii. To ja tylko chciałam powiedzieć, że temat przędzierków i roztoczy w tej części Akademii mamy opracowany dokładnie. Materiały pisemne możecie Państwo znaleźć na naszej stronie. Zostały przygotowane przez Jarka Barszczewskiego. Pierwszą część, gdzie opowiadała pani doktor Golan oraz pan doktor Jarosz na temat całej biochemii, a koledzy dzisiaj szczegółowo opowiedzieli, jak sobie z tym problemem poradzić. Mam nadzieję, że to jest dla Państwa wystarczające, a gdyby się okazało, że jednak jeszcze jakiejś wiedzy jest brak, to ja zapraszam do pisania do nas na maila akademia@boryna.eu i postaramy się jeszcze odpowiedzieć na te pytania, chociaż myślę, że po takim wykładzie to już ich nie będzie. Dziękuję Państwu i dziękuję moim kolegom za udział w tym programie dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Również.